Bez tajemnic. Podcast. Dymitr Błaszczyk. Zapraszam. Ania. Dziennikarka, autorka opowiadań i kobieta, która była związana z mężczyzną o 29 lat starszym. Dzień dobry. Cześć. Aniu, Twoja historia i przede wszystkim ten ostatni człon, który zapowiada Twoją osobę w dzisiejszych czasach. Jest postrzegany różnorako. Niektórzy mają z tym głębokie problemy, że ktoś jest związany albo ktoś był związany z osobą, gdzie różnica wieku jest tak duża, a inni mówią, że to miłość. To zadam tobie na początku takie pytanie. Czy ta twoja sytuacja, którą miałaś, to było chociaż przez chwilę czułaś, że to była miłość? To Pierwsze pytanie już dosyć trudne. E, no. Myślę, że no, prawda leży gdzieś po środku, że e, może być to zarówno jakieś uczucie podobne do miłości, albo nawet miłość, ale nie wyklucza to również, że mamy do czynienia z jakąś sytuacją, gdzie są nadużycia albo jakąś patologiczną. Mhm. E, i wydaje mi się, że moja miała cechy takich tych dwóch rzeczy, ponieważ e, warto dopowiedzieć, że ja związałam się z tym mężczyzną, mając lat 16-17, a on wtedy miał 44-45, był rówieśnikiem mojego taty, mhm. więc ta różnica wieku bardzo się rzucała w oczy. I też na pewno inaczej byłoby to odbierane, jakbym teraz się z kimś takim związała, mając lat 25, jak e, już będąc osobą dorosłą, pełnoletnią, e, no, a inaczej wtedy, kiedy jeszcze chodziłam do liceum. Mm. No właśnie, dlatego specjalnie zadałem tobie takie pytanie, bo nie lubię, kiedy wszystkie rozmowy rozpoczynają się od tego samego, jak zaczęła się Twoja przygoda. No to teraz usystematyzujemy sobie to wszystko, o czym będziemy rozmawiali. 29 lat, starszy facet. Ty miałaś lat 16. Mm -hmm. Co tobie się tak naprawdę spodobało? Co uderzyło w tobie, że. Strzelił w ciebie ten amor i pomyślałaś sobie: Kurczę, pieczone, chciałabym się jednak z o tyle starszym mężczyzną, ale jednak związać. Myślę, miałam dużo wątpliwości. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ja wcześniej nie byłam w związku i też nie za bardzo się dogadywałam z moimi rówieśnikami i nawet nie miałam za bardzo wyobrażenia na temat pojęcia związku. Natomiast ci starsi zawsze mnie interesowali, bo byli tacy spokojni, opanowani. Zawsze mieli też dużo do powiedzenia, jakieś na przykład podróżowali. I na pewno to zawsze mi się wydawało takie intrygujące. No i ich obecność dawała mi też taki duży, takie, takie poczucie równowagi spokoju. Też mam wrażenie, że częściej właśnie ja zwracałam uwagę jakiś dużo starszych mężczyzn niż takich w swoim wieku. Na przykład y, częściej byłam komplementowana z ich strony i też y, obdarzana taką uwagą, i to na pewno było takie mocno przyciągające dla mnie. Y, no i sądzę też, że po prostu ta taka jakaś inteligencja, erudycja i y, wyrobione poglądy na różne tematy. Teraz już y, trudniej mi y, wczuć się w tamtą sytuację, bo jednak y, mówię. O czasie, kiedy miałam 16 lat i jednak no, miałam też ograniczony kontakt z różnymi osobami, no bo znałam tam osoby z mojej klasy. Teraz na przykład jak poszłam na studia, to jednak y, ludzie w różnym wieku tam są i też o różnych poglądach, no i już nie mam takiego odczucia, mhm. że ten... Ale wtedy to było dla mnie coś niezwykłego, że t, y, ten mężczyzna był jednak taki, że potrafił godzinami opowiadać na przykład o swoich pasjach, o tam historii, filozofii, literaturze i mnie tak oczarowywał tym. Mhm. Czyli to można powiedzieć, um, słuchając tego, co powiedziałaś, że zawsze jakby imponowało ci to, co mężczyzna mógł tobie opowiedzieć, a osoby, które były w Twoim wieku, jeszcze nie miały takiego bagażu doświadczeń, zatem one dla Ciebie nie były atrakcyjne? Mm -hmm. No, myślę, że. Y jednak duże wrażenie na mnie zrobiło to, że on ma taką szerszą perspektywę. Mhm. Też z racji tych doświadczeń, które nabył, to myślę, że wiedział też, jak traktować kobietę, bo na przykład jak często myślimy o tych związkach nastoletnich, to tam e, dziewczyna i chłopak potrafią się o taką e, no, głupotkę zupełnie pokłócić, a myślę, że ci starsi mężczyźni mają już e, przez te doświadczenia taki lepiej te mechanizmy różne wypracowane, jak sobie właśnie radzić z jakimiś mhm. trudnymi sytuacjami. I też ta dysproporcja, że on był taki dużo starszy, a ja tyle lat młodsza, to też wprowadzało to właśnie, było takim dodatkowym wabikiem, że ja czułam się taka bardziej przez niego afirmowana mhm. i, ten, i doceniana właśnie przez to, że była młodsza. Bo jednak, jak są jacyś młodzi chłopacy, to ta konkurencja jest duża, bo zazwyczaj się oni konfrontują tam z różnymi osobami w podobnym wieku, o jakiejś tam różnej atrakcyjności. A zazwyczaj ci mężczyźni w średnim wieku jednak, że tak powiem, nie mogą aż tak przebierać, ponieważ no zazwyczaj się spotykają z osobami z tej podobnej bańki informacyjnej, czy tam w tym przypadku takiej wiekowej. Mhm. No. Wiesz, słuchając ciebie, mam takie wrażenie, że twoją perspektywę, to co ciebie urzekło w tym mężczyźnie, na razie z tych szczątkowych informacji, bo jesteśmy na samym początku naszej rozmowy, to jest to dla mnie zrozumiałe. Ja absolutnie tego nie krytykuję, każdy wybiera to, co, to, co chce. Jestem głębokim wolnościowcem pod każdym jednym względem. Jednakże bardziej by mnie zastanawiało, i nie wiem, na ile możesz to powiedzieć, albo na ile wiesz, co w tym mężczyźnie było takiego, że on chciał się związać, no nie bójmy się tego słowa, ale jednak z dzieckiem. Mhm. Mówił tobie, co takiego miałaś w sobie, co nim po prostu zawładnęło? Właśnie to, czy byłam dzieckiem, to też jest dyskusyjna kwestia. I to. O, o to właśnie w tym chodzi, że to jest takie niejednoznaczne, ponieważ ja miałam lat 16-17. Ktoś by powiedział, że już prawie byłam osobą dorosłą, że już powiedzmy ten wiek zgody w Polsce dawno przekroczony, zaczyno dawno, dawno niedawno. Rok półtora. E, tak. E, mhm. I no, myślę, że właśnie e, że on znaczy, my tej różnicy wieku aż tak nie czuliśmy, co też jest dosyć takie znamienne, że. Mm, można się zastanawiać, dlaczego mężczyzna tyle lat starszy jest w stanie się dogadać właśnie z osobą tyle lat młodszą. Mhm. Myślę, że to jest dosyć taki uniwersalny motyw w dziejach świata, że starsi mężczyźni się tymi młodymi dziewczynami interesują. No pewnie duże znaczenie ma to, że właśnie one są takie zwykle rześkie, że oni mogą się też poczuć jacyś młodsi przy nich. Sądzę, że też po prostu takie dziewczyny jest łatwiej oczarować, bo Rówieśniczki, nie wiem, jeżeli załóżmy mężczyzna w średnim wieku szuka partnerki, to, to jednak jak trafi na kogoś z podobnym bagażem życiowym, to ta osoba już mniej więcej zwykle wie, czego chce i jakie ma oczekiwania, a. No i, mniej, no i szybko się orientuje, mhm. czy ten mężczyzna jest w stanie jej to jakoś zapewnić, czy ona mu też może dużo dać. Na no młode dziewczyny są takie, że nie mają jeszcze tego rozeznania, też im się jakoś nie spieszy. Kobiety w pewnym wieku, niektóre chcą na przykład mieć dzieci i, no i na przykład to dla nich jest bardzo ważne na tym etapie w życiu, żeby znaleźć mhm. kogoś odpowiedzialnego, podczas gdy nastolatki to są takie, że gdzieś to może jest w jakiejś dal, dużo dalszej perspektywie i nie trzeba się szybko określać. Czy dobrze rozumiem, że chcesz czy powiedzieć, że młode dziewczyny są po prostu infantylne? No, taki przywilej wieku. Oczywiście znaczy, że tutaj... to nie jest żadna negacja, e, tylko stwierdzenie, tak. że może tak być. No, myślę, że tak, ponieważ to jest też taki naturalny etap rozwoju. No, jak mamy lat 16, to że jesteśmy na innym poziomie, a przynajmniej mhm. powinniśmy być niż ileś tam lat później. To też jest czas, kiedy jeszcze się uczymy w szkole i jesteśmy. No, jest władza naszych rodziców nad nami. Mhm. E, natomiast już nawet e, będąc na studiach mam wrażenie, że bardzo się dużo zmienia, albo nie wiem, e, pra, jak, jak już pracujemy, to wtedy jednak już jesteśmy wystawieni sami na tam zdani na siebie i mamy też większe rozeznanie właśnie w, w swoich potrzebach, i też poznajemy więcej ludzi. Mhm. No, dla mnie właśnie to był. Ja ten czas e, wspominam, no, jednak źle, bo Wtedy miałam o wiele mniejszą wiedzę na temat no samej pewnie. siebie, też dużo jakichś tam problemów związanych z dorastaniem. I na przykład dzisiaj już myślę, że ten mężczyzna by mnie nie oczarował zupełnie. A wtedy z racji właśnie tej sytuacji życiowej konkretnie, to, to byłam zachwycona. Okej. Okay. A gdybyś miała powiedzieć, tak albo bardziej doprecyzować, co takiego... Było w umyśle tego mężczyzny, że zainteresował się o tyle młodszą, no hmm. powiedzmy już dobra, młodą dziewczyną. 16-latką. Co takiego w głowie jest no, blisko 45-letniego faceta, że interesuje się 16-latką. To co takiego myślisz? Że on miał w głowie, na tyle, na ile możesz powiedzieć, no ja nie jestem w stanie, bo, bo nie wiem, ale ty byłaś w takim związku, mm. to więc pewnie tobie opowiadał, że podobasz mu się dlatego, urzekłaś mnie tym. Co takiego myślisz, że u niego w głowie się pojawiło? No, podawał różne jakieś cechy, które mu tam imponowały. Znaczy dosyć ogólnikowe, że jestem dojrzała, że tam mądra, piękna i takie, Aha, takie, e takie... standardowe. Mhm. Natomiast mm, ja na początku go w ogóle... Znaczy, tak na poważnie nie traktowałam jako partnera. Też warto tutaj wspomnieć, że to był mężczyzna, który nie miał dzieci z poprzednich relacji, nie był też żonaty. To, to jest ważne, bo tutaj to, to trochę. Czyli był wolny, więc teoretycznie By był. Wolnym po prostu gościem. Nie, nie po związku, nie żonaty, nie że tam weszła się związek czy coś takiego. Po prostu akurat tak było, że był wolny i ty też byłaś wolna. Tak, Dobrze. E, aczkolwiek ja go traktowałam jako takiego swojego przyjaciela i mentora bardziej niż, e, niż partnera. Mhm. I to e, po prostu e, bardziej z jego strony to początkowo wyszło. Oczywiście były jakieś myśli, czy wyobrażenia, e, fantazje, czy też może po prostu takie zadowolenie, że jestem kimś wyjątkowym dla niego, że też e, on e, tak... Że, że jestem też tak dla niego ważna, ale to jednak ruch poszedł, powiedzmy, z jego strony. Wydaje mhm. mi się, że to też chodzi właśnie, poniekąd gra tu rolę przypadek, że jeżeli akurat trafimy na taką osobę, to, z którą nam się dobrze rozmawia, no to ten wiek y, schodzi na dalszy mhm. plan, więc. Ta, to że w ogóle zaistniała taka sytuacja, że ktoś tyle młodszy się spotkał z, z taką osobą i że gdzieś tam zatrybiło, to to po pierwsze. No a po drugie to wydaje mi się, że on po prostu e, gdzieś mm, też nie miał innych opcji, że właśnie te kobiety w jego wieku e, nie były nim zainteresowane. Dlaczego to jeszcze tam może no jasne, później opowiemy. Oczywiście. I po prostu tą okazję, że tak powiem, zwęszył. Tak mi się wydaje. Bo wiedział, Wśród młodej że. młodej osoby. Tak, bo wiedział, że jestem też trochę łatwiejsza do manipulacji niż, no, niż, te ko niż kobiety. Mhm. I na Tylko początku... wiesz, to nie musiał się wiązać z szesnastolatką. No, jeżeli miał 40 i tam parę, no to mógł, nie wiem, wybrać 30 -latkę. To tam yy, myślisz, że ta osoba była. Kto dobrze powiedzieć? Na, na mm -hmm. początku przyszło mi do głowy słowo wyrachowana, ale nie wiem, czy to jest odpowiednie. Myślisz, że ty byłaś po prostu takim dobrym strzałem, dobrym trafem, że to akurat ty? Myślę, że to. Złożona kwestia, że bo z jednej strony możemy kogoś kochać albo czuć do niego coś y, więcej, ale y, też po prostu podejmować złe decyzje. I wydaje mi się, że on jednak podszedł do tematu egoistycznie, że mógł y, utrzymywać ze mną nadal taką relację jak wcześniej, czyli taką przyjacielską, bylibyśmy dla siebie ważni. Y, on tam później troszeczkę y, nie fersie wobec mnie zachowywał, y, więc to też kwestia charakteru trochę, mhm. y, nie tyle w wieku. A gdybyś miała powiedzieć trzy cechy, albo trzy złożone, które połączyły was, i staliście się związkiem, co to by było? Trzy. Porozumienie, może osamotnienie, i zainteresowanie. Okej. Okay. Osamotnienie w rozumieniu takim, że ty byłaś. U początku swojej drogi związkowej, a on przez te lata nie znalazł odpowiedniej partnerki, tak? Czy osamotnienie tak. rodzinne? On yy, to pierwsze. On też miał ze sobą jakieś związki, które tam się nie udały. Mhm. Yy, ja, znaczy, bardzo. Mi się podobało w relacji z nim, że ja się uczyłam tego męskiego świata i to było dla mnie bardzo atrakcyjne, że mogłam z nim porozmawiać na tematy, o których bym nie mogła porozmawiać z tatą, z nauczycielem, a jednak w życiu młodej dziewczyny tych postaci męskich, takich dojrzałych, służących mądrością, nie ma tak wiele. Mhm. Więc dla mnie to było właśnie. Y, niesamowite, y, jak on mi opowiadał o swoim życiu, i też y, tak y, nie przebierał w słowach, tak bezpośrednio. Więc to na początku nas bardzo zespoiło. Ja z kolei mu opowiadałam o tym, co się działo u mnie w szkole, jak ja tam postrzegam różne kwestie, co u mnie słuchać w domu. Mhm. I to dla niego z kolei było takie, tak mówił mi, że takie odżywcze, właśnie, że on sobie przypominał, jak to było kiedyś, tam lata temu. Akurat my chodziliśmy do tej samej szkoły, w sensie to, to jest taka wiekowa szkoła i on po prostu tam, te Aha. 20 lat wcześniej, więc jak szłam korytarzami tej szkoły, to tak wyobrażałam sobie, że on też tutaj właśnie mógł, iść tym korytarzem, siedzieć w tej klasie no, no, no. i miałam takie poczucie takiego właśnie zapętlenia trochę czasu, że mimo, e, że, no, w, że właśnie jest, że jesteśmy ze sobą tak blisko, a jeszcze nas to właśnie łączy, ta przestrzeń i, mm -hmm. i, takie, i no, takie metafizyczne <grym> powiedzmy tak, tak, tak. kwestie. No, słuchając na razie ciebie i głęboko analizując sobie to, co mówisz, dochodzę do jednego wniosku, że ten mężczyzna, on tobie po prostu imponował. Tak. Stawiałaś go trochę, mam wrażenie, jako taki autorytet. Dobrze tak. to rozumiem? Tak, tak. Myślę, że też byłam taka, miałam taką tendencję do podporządkowywania się, że wręcz. Bo ja byłam wychowywana w takim przeświadczeniu, trochę, że że dorosłych zawsze trzeba szanować, że też, ja byłam zawsze taką też osobą uprzejmą wobec starszych i dla mnie niekiedy to, co oni mówili, to było taką świętością. Nie tak jak na przykład dzisiaj, że jak ktoś no nie wiem, obrazi kogoś młodszego, to zazwyczaj reakcja ludzi jest taka, że no wtedy nie trzeba być uprzejmym, tylko pięknym za nadobne. To ja zawsze byłam tak trochę mm, właśnie taka potulna, zawsze mnie jakieś jacyś rodzice, koleżanek lubili właśnie y nie robiłam problemów mhm. i właśnie y, ta cecha mogła trochę y, tutaj mi zaszkodzić, że nie podważałam w ogóle niczego, co on mówił i dla mnie jego słowo było takie ostateczne i ja wręcz się cieszyłam, że on tak mną dyryguje, że może, mhm. że coś mi podpowiada, że podejmuje jakąś decyzję, a ja się podporządkowuję. Czy to się y, dosłownie w dwóch zdaniach zmieniło? Teraz byś tak nie zrobiła? Teraz jesteś taką osobą, która ma własne zdanie i stawiasz na swoim? No na pewno bardziej. Okej. Okay. A tak właśnie nawet z tonu Twojej wypowiedzi można to, to dostrzec. Jak się poznaliście? Jak to się stało? Mówisz, że to on wykonał pierwszy ruch. To jak to się stało? To było tak, że jak byłam w liceum, między pierwszą a drugą klasą, to chciałam sprzedać podręczniki, i trafiłam przypadkiem do antykwariatu i tam, tam te podręczniki sprzedałam i to było takie niezwykłe miejsce, bo właśnie tam przychodziło dużo osób i oni ze sobą dużo rozmawiali. To, tam był, zawsze był taki gwar i taka rodzinna atmosfera i no i głównie to byli właśnie tacy mężczyźni, już nawet jeszcze starsi, typu 60-70 lat i oni opowiadali o tam właśnie, y, co się u nich dzieje, jakieś takie banalne, codzienne sprawy, na przykład że w lot to nie wygrali, że muszą znowu kupić zdrabkę, a ja tego słuchałam i mi się właśnie bardzo to podobało, więc zaczęłam tam częściej bywać no i akurat ten mężczyzna, nazwijmy go Artur, pracował tam po godzinach, w niektóre dni. I jakoś tak się właśnie złożyło, że zaczęliśmy rozmawiać, on czytał jakąś książkę. Ja tam zagadnęłam o tę książkę, i tak nie wiem, ta rozmowa się przedłużyła do paru godzin. No i zaczęłam właśnie tak wpadać, i z czasem między nami się nawiązała taka głębsza znajomość, przyjaźń. Yy, znaczy, teraz myślę, że też bym dostrzegła pewne sygnały ostrzegawcze, bo na przykład on dosyć szybko uderzał w takie intymne tony, w sensie, że yy, jakieś takie bardzo osobiste historie mi opowiadał. Na przykład. Yy, no, takie na przykład o zabarwieniu seksualnym trochę. I ja myślę, że to był taki jego sposób, żeby po pierwsze nieco mnie może zwabić. Wybadać. Tak, wybadać, tak, tak. Ale też tak przyciągnąć, że właśnie może zobaczył, że mnie to interesuje, bo dla mnie to było też coś rzeczywiście takiego ciekawego, jak zaczął mi o tym mówić. No, a z drugiej strony to jakaś może forma właśnie starania się o moje względy, podrywu i mm -hmm. tylko taka ukryta. I tak jak dzisiaj bym od razu się zorientowała, w jaką stronę to zmierza, to wtedy wydawało mi się to takie niewinne. I... Ale dzisiaj byś powiedziała. Na bazie swoich doświadczeń, że to było skierowane na to, że chce ciebie po prostu zagarnąć do łóżka? O to Ci chodzi? No, myślę, że tak, że już wtedy miał taką koncepcję, że to nie było od początku takie niewinne, że tutaj Tylko, yy, mężczyzna yy, osłuży mi jakąś taką swoją, z takim swoim doświadczeniem i. Mhm. Ta relacja jest taka w porządku, tylko że on od początku miał gdzieś to tam w głowie. A wnioskuję po tym, że spotkałam też w swoim życiu takich mężczyzn, którzy byli też dużo ode mnie starsi, ale oni właśnie mieli taki, powiedzmy, trochę jak taki archetyp nauczyciela, że widać było, że oni dużo są, są w stanie dać, że to im sprawia przyjemność, takie uczenie mnie, ale że za tym się nie kryje jakiś podtekst, że właśnie oni wręcz by tego nie chcieli. Co nie znaczy, że w ogóle gdzieś tam im to przez głowę nie przemknęło, ale że pewną decyzję, koncepcję podjęli, no i nie doszłoby do tak, mhm. czegoś takiego. Więc żałuję, że takie osoby spotkałam e, późno, za późno trochę, bo potrzebowałam na tym etapie w życiu właśnie kogoś, kto byłby takim nauczycielem dla mnie. E, no tylko szkoda, że to się właśnie skończyło e, no, w taki sposób. No tak? jasne. Ale to, to co powiedziałaś, to tak sobie teraz analizuję, to myślę, że to mogła być pewnego rodzaju strategia. Gdybyś wtedy powiedziała i że zareagowała, że nie jesteś w ogóle zainteresowana kwestią seksualną, to ciekaw jestem, czy twoja pozycja z osoby, którą jestem zainteresowany, czy by nie spadła do bloków startowych i byłabyś po prostu kolejną klientką antykwariatu. To, to jest ciekawe spostrzeżenie. Myślę, że no, coś w tym jest, że on, no, że tra tak trafiliśmy na siebie, bo jednak faktycznie... Potem sobie analizowałam, że po, taka normalna dziewczyna, normalna w cudzysłowie, to rzeczywiście mogłaby się poczuć nieswojo. Mm -hmm. Można by nawet. Um, taka zawstydzona mogłaby być. Ale jakie to były. Tak, jakbyś mogła na tyle, na ile pamiętasz, powiedzieć, to były teksty takie. No właśnie, jakie, że nie wiem. Oj, ma pani tutaj lekko rozpiętą bluzkę. Nie wiem w ogóle <grym> jak, nawet, jak mam do tego się odnieść, bo nie wiem. Mm, nie, to były takie na zasadzie, że. No, miałem kiedyś kobietę, która była trochę podobna do ciebie, też tak samo ładna, ale bo, że, że ona była mężatką i zaprosiła mnie kiedyś do gabinetu i tam e, pokazała mi jakąś bieliznę, którą kupił jej mąż, jakieś takie właśnie tego typu rzeczy, aha, że aha, aha. Nie, nie wprost takie, bo wtedy bym się mogła wystraszyć, ale takie intrygujące, że trochę właśnie były w tym takie komplementy. Ja wtedy też... E, Mam wrażenie, że dopiero tak odkrywałam jakąś swoją kobiecość, i mhm. dla mnie to też była nowość, że ktoś mi tak bezpośrednio mówi, że jestem atrakcyjna dla niego i, i tak dalej. Więc to też na pewno zagrało dużą rolę, jakieś takie zaniżone poczucie wartości w tamtym czasie. I to też odbierałam jako z jednej strony takie, że aż tak mi to nie przeszkadzało, że nawet byłam zadowolona, że on w te rejony kieruje rozmową. Mhm. Czyli. No, to właśnie dobrze by było. Nie wiem, czy kiedyś będzie mi dane w ogóle porozmawiać w drugą stronę z mężczyzną, który był związany z o tyle młodszą kobietą, bo to też jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. I co? I zaczęliście tak ze sobą rozmawiać, zaczęłaś przychodzić, gadaliście, to i tamto on rzucał takimi tekstami, to by się to podobało. I naraz kiedy stwierdziliście, że będzie coś z tego więcej? To dosyć. Było skomplikowane, bo ja czułam taki jednak niepokój związany z tą znajomością, bo z jednej strony ja bardzo się cieszyłam, że mam taką, bo to był taki mój Sekret, że ja nikomu o tym nie mówiłam, też czułam, że nikt by tego nie zrozumiał, jakbym powiedziała koleżankom, to raczej one by się przestraszyły. Kiedyś nawet zrobiłam taki fortel, że powiedziałam, że on ma 24 lata ten mężczyzna, yy, który tam mi się trochę podoba, czy tam... znaczy, nie, nie użyłam takich słów, no, ja wiem, a, ale już po prostu wtedy były takie piski, że co, on jest aż tak stary? Więc jakby w ogóle poznały prawdę, to wiedziałam, że zupełnie yy, mogłabym być w ich oczach skreślona. Mhm. E, natomiast... E, e, przepraszam, jakie było pytanie? Bo odleciałam e, myślami. <grym> pytanie było takie, od kiedy zaczęliście być razem? A, co takiego się tak, wydarzyło? E, I chodzi o to, że e, ja chciałam z kimś skonfrontować, właśnie jakoś e, porozmawiać o tym, co się dzieje, bo do końca tego nie rozumiałam, ale dla mnie takim e, pierwszym e, momentem, powiedzmy, przebudzenia... E, był ten kiedy siedziałam z rodzicami przy stole, tam właśnie z moim młodszym rodzeństwem i oni sobie tak swobodnie rozmawiali moi bracia o jakichś dziewczynach, z którymi tam chodzili. To była podstawówka, więc to były takie wie, wiemy <grystanie> jakie miłostki. A ja sobie uświadomiłam, że jakoś chcę powiedzieć o tym mężczyźnie z antykwariatu, ale że nie potrafię, po prostu miałam jakąś blokadę i tak racjonalnie nie umiałam wyjaśnić dlaczego co, co jest z tym złego, żebym powiedziała, że jest jakiś mężczyzna, z którym ja sobie rozmawiam, przecież tam nic się nie dzieje innego. Tylko siedzimy na tych krzesłach, rozmawiamy ale e, czułam jednak, że, że nie mogę tego powiedzieć, bo bałam się, ale właśnie nie wiedziałam do końca czego, że reakcji rodziców, no ale dlaczego miałaby być negatywna i wtedy poszłam do tego właściciela antykwariatu, bo on e, to nie jest ten, e, bo Artur tam tylko pracował e, tak dorywczo e, a właściciel był taki bardzo w porządku, on był taki też bardzo charyzmatyczny i ci ludzie tam rozmawiali właśnie, e, ponieważ on stwarzał taką atmosferę pozytywną i zapytałam go, co on sądzi właśnie o tym Arturze, bo ja z nim rozmawiałam wiele razy, ale tak zdałam sobie sprawę, że tak nie za dużo wiem o nim, tak, jeżeli chodzi o jakieś takie fakty, gdzie mieszka, czym się zajmował wcześniej tak zawodowo. I ten właściciel się bardzo jakoś zdenerwował, jak usłyszał, że ja zostawałam, bo my zostawaliśmy po godzinach zamknięcia tego antykwariatu. I jego reakcja taka gwałtowna tak mnie trochę... Ja zdenowała? Tak, tak, zdenerwowała? Ale nie tak bardziej przestraszyła, przestraszyła, bo sobie tak jakbym dostała nagle dowód, że rzeczywiście to było coś złego i słusznie nie mówiłam o tym. I on wtedy powiedział, że, że no tak nie może być, że ten antykwariat jest później zamykany. On się wtedy skupił na tych takich pragmatycznych no ja kwestiach. Wiem, 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 ale myślę, że to też miało taki jednak emocjonalny ładunek. I ja wtedy powiedziałam, że to może w takim razie przestanę przychodzić jakoś do tego antykwariatu, bo ja tam nie pasuję, bo ja faktycznie byłam tam najmłodszą osobą i, tak, i w sumie jedną z niewielu kobiet, bo, bo po prostu mi też. Czułam się dobrze, że jestem właśnie tak, że zwraca się na mnie uwagę, że tam no, tak no. wszyscy się mną opiekują w tej takiej rodzince. No i on powiedział, że no to to jest dobry pomysł, żebym ja już przestała przychodzić, żebym się zajęła właśnie nauką i tak dalej. Ale wiesz, co tak ci powiem, że. Jak tak mówisz, że antykwariat, antykwariat to nawet są takie żarty, że dobra, ale gdzie się poznaliście w bibliotece? Przestańcie gadać, jakie bibliotece poznaliście mm -hmm. się pewnie na Instagramie albo coś. A w tej historii, że, nie, że ona jest tak niecodzienna, to że jeszcze się poznaliście w antykwariacie, to już jest w ogóle, no przebój na film. No dobra, no ale mów dalej. Tak, no ta otoczka antykwariatu też takie nie. daje. nie trochę daje. To bardziej jeszcze antykwariat. No mm -hmm. dobrze, no i on e tak powiedział o tym wszystkim i co dalej było? I ja czułam y też. Liczyłam się z jego zdaniem i ch chciałam chyba wtedy wszystko jakoś przemyśleć i też przestałam właśnie do tego sklepu przychodzić. Ja oczywiście miałam kontakt do tego Artura, ale e, jakoś wtedy uznałam, że nie będę się z nim kontaktowała, że to będzie trochę taki test, czy ja jestem w stanie bez niego wytrzymać. Mhm. Tak jakby trochę czułam, że się uzależniłam od niego i jak przyszedł ten Możliwe, no to czując, że robi, zrobiłam coś złego, no to chciałam zrobić sobie właśnie przerwę. Mhm. I dopiero po miesiącu, jak już poczułam, że to zauroczenie minęło, jestem wolna, już teraz mogę wrócić, no to przyszłam ponownie. No i y, wiedziałam, kiedy on ma zmianę, żeby właśnie nie trafić na tego właściciela sklepu, tylko mhm. na, na niego i no jak mnie zobaczył to był taki zirytowany bo pytał że właśnie dlaczego ja mu jakoś tam nie odpisywałam czy nie kontaktowałam się czemu nie uprzedziłam że przestanę przychodzić że on na mnie czekał tak jak zawsze tam bo my się dwa razy w tygodniu widywaliśmy wtedy jak miał zmiany i ja wtedy jakoś tak nie wiem chyba chciałam po prostu wyjaśnić czy tam możliwe że po tej rozmowie z tym właścicielem już nie miałam ochoty na takie niedomówienia, bo one były takie intrygujące i też pociągające w jakimś sensie, że tutaj, że, że niby jesteśmy sobą zauroczeni, ale tak nie do końca, bo to nie jest tak powiedziane wprost. I wtedy powiedziałam, akurat to była prawda, że że ostatnio, że coś tam wymyśliłam, że nie miałam czasu. No, no. On wiedział, że to jest tam kit, ale powiedziałam, że ostatnio miałam taką sytuację, że mnie taki dużo starszy facet podrywał i że, no i że w ogóle trochę to jest śmieszne, że on myślał, że, że ten, że ja się z nim umówię, czy coś takiego, bo chciałam go rozdrażnić i zobaczyć jego reakcję. I on takie, że, że nie wiem, że co w tym śmiesznego. Ja powiedziałam, no bo że powiedziałam mu, że jestem z uczennicą i no i że mam 16 lat, a on nadal mnie gdzieś tam był taki nachalny, że tam potem go na Facebooku ogarnęłam, że jakieś tam dziwne ma polubienia, że jakieś seksi młode dziewczyny, coś tam tak na publicznym, jak to te osoby w średnim no, wieku, które nie ogarniają Facebooka. No, no, no. I chyba po prostu myślę teraz z perspektywy czasu, że właśnie go tak chciałam sprowokować, że to był rodzaj takiego może właśnie nie wprost powiedzenia, żeby, żeby wyjaśnić tę sytuację. No i co on ci powiedział? No i on powiedział, że, no, że on nie rozumie, co ja widzę w tym dziwnego, że jest bardzo dużo takich związków, że jakaś bardzo młoda dziewczyna i dużo starszy mężczyzna. No to ja powiedziałam, że, że ja nie chcę o tym słuchać, bo ja jestem jeszcze dzieckiem i jakoś tak nie postrzegam tego w ten sposób. On powiedział, że nie jestem dzieckiem, bo mam prawie 18 lat a ja na to odparłam, że nie chciałabym się umawiać z kimś, kto mógłby być moim ojcem. No i to było takie, że, że go to trochę zatkało i i wtedy właściwie tak naprawdę zaczęliśmy rozmawiać o tym, co nas łączy. Ja zapytałam, czy on jakoś nigdy o tym nie myślał, że ta różnica jest dosyć duża, że tak naprawdę to my w jakimś sensie podejmujemy takie role, że on trochę takiego ojca, ja, nie, ja córki. No, to no, oczywiście no. nie tak dosłownie, nie? No nie no, ale, ale oczywiście, wiadomo, o wiem chodzi. o co chodzi. Um, on takie, że, że niby o tym nie myślał, że, że ja mu się podobałam i sądził, że to właśnie zmierza w tę stronę. I że na przykład, no, no i, i jak rozmawialiśmy, to on stwierdził, że, że już się nie możemy dłużej spotykać. I ja mimo, że wcześniej to ja zrobiłam sobie tę dłuższą przerwę od niego, to nagle poczułam taką panikę, że, że, że on, on się. Odejdzie. Tak, tak. Bo ja jednak byłam mocno z nim związana i faktycznie nie spotykałam się z nim, ale to nadal tam o nim myślałam, wspominałam, i tak wręcz delektowałam się tym, że nie jakoś jesteśmy w dystansie i że się niedługo zobaczymy. Mhm. No i ja wtedy tak spanikowałam i. On mnie wyprosił chyba z tego antykwariatu, ale ja kolejnego dnia przyszłam i powiedziałam, że, że no, można to na pewno jakoś inaczej rozwiązać, że jakby że co on proponuje. No i on wtedy ten związek zaproponował. I ja na początku nie byłam przekonana, weszłam w to na, na takiej zasadzie, że zobaczymy jak będzie, no ale później rzeczywiście się wkręciłam już w te relacje, czyli Byłam taka niezdecydowana, ale tutaj muszę wspomnieć, że ja generalnie jestem niezdecydowana w takich kwestiach związkowych, i zawsze ktoś mnie musiał przekonywać ostatecznie, mm -hmm. więc może to jest kwestia charakteru. I mm, więc to nie jest tak, że on mnie zmusił no do nie, tego. No, no, tak. Rzecz jasna. Ale to, co teraz mówisz, to bardzo licuje z moim pierwszym pytaniem, które tobie zadałem, czy to była miłość? No bo tak naprawdę wy nie byliście na takiej żadnej alarantce. Nie, nie wiem, nie zapaliście się za ręce, nie pocałowaliście się, nie byliście ze sobą w jakichś takich y, wszystkich sytuacjach, które mają miejsce w momencie, kiedy dwoje ludzi dochodzi do wniosku, żeby się ze sobą zjednać, żeby być mhm. ze sobą w związku. Tutaj chyba bardziej wy byliście w związku takim, nie wiem jak to określić, jakimś takim... Znaczy, no to był... Silny związek taki emocjonalny. No tak, właśnie tam, bardziej taki yy, niż związek... Tam aspekty fizyczne nie wchodziły przed, tym, przed tą sytuacją. Na zasadzie, że tylko czasami się jakoś tak mijaliśmy, czy tam dotknęliśmy się tak przypadkiem po rękach, czy jakieś takie rzeczy, ale... Yy, no, ale rzeczywiście... To nie było taki oczywisty związek, no, bo może być związek... Dużo starszego mężczyznę z młodszą kobietą, absolutnie, że tak, tylko, mhm. żeby on miał jakieś takie znamiona czegoś schematycznego, czyli że idziemy na randkę, później idziemy na kolację. Ja cię odprowadzę do domu, spotkamy się na drugi raz, wręczę ci kwiaty. Wiesz, o co mi chodzi, o takich mhm, tak. standardowych działaniach? No to nie są. Wszyscy jesteśmy ludźmi, mniej więcej bardzo podobnie podchodzimy do życia, ale tutaj widzę, że takim głównym prokurantem było coś innego. Chyba ta mhm. rozmowa i. Znaczy, to było trochę jak, jak jest taki przypadek, że ludzie są przez wiele lat przyjaciółmi i nagle wchodzą w związek, no to tam też można powiedzieć, że tych aspektów fizycznych nie było, że oni się traktowali platonicznie i nagle coś zaiskrzyło. To mhm. było coś na tej zasadzie, tylko że my też od początku jednak gdzieś ten Flirt był, on też później y, mi mówił, że właśnie w tej złości, jak, y, jak była, był ten konflikt, że y, on odbierał. To tak, jakbym ja go podrywała, <laughs> i faktycznie no, coś w tym było, że to mogło mieć takie elementy podrywu, że to właśnie było takie na granicy trochę. Mhm. Ale zauważ, że przez całą naszą rozmowę, i na pewno nasi y, widzowie, słuchacze y, chcą bardzo, żebym zadał to pytanie, więc teraz, więc teraz tak będzie. Zobacz, że w ogóle nie przejawił się y, moment, kiedy rozmawialiśmy o pieniądzach. A to jest najczęstszy jednak chyba wybór, prawda? Mhm. Mm tak. Y, no, tak, to jest w ogóle. To, mam wrażenie, że właśnie ludzie w internecie zwłaszcza dzielą się na takie dwa obozy, że jeden to uważa, że takie dziewczyny są tylko dla pieniędzy, mm -hmm. z tym y, mężczyzną. No i bo nie że tam, ukrywajmy, że tak jest. No, no, no. Często, często myślę, że tak jest. No ale, oczywiście, że tak. No chociaż, no tak. Y, no a drudze to są tacy, którzy uważają, że właśnie tam jest tylko miłość, że jakby właśnie, że wiek się nie liczy, że tam dwie dusze się odnalazły i w ogóle, więc... Czyli, że są osoby, które są takie sceptycznie, tam jakoś jednowymiarowo na to patrzą i takie, które gdzieś zamykają w ogóle dyskusję na, na tego typu tematy, mhm. bo uważają, że właśnie miłość jakby wszystko tutaj tłumaczy i że nie warto no, no. się zagłębiać. No i on akurat mnie to nie dotyczy, bo on był... No ubogi, wręcz powiedziałabym, że na granicy do takiego poważnego ubóstwa, bo on pracował w tym antykwariacie, ale to były grosze i on miał długi, miał też, mieszkał w mieszkaniu swojego ojca, ale tak naprawdę to mógł z tego mieszkania tam z dnia na dzień wylecieć i to był też taki poważny problem w tej relacji, że nie najważniejszy, ale jednak no, bardzo taki dotkliwy, że on tych pieniędzy nie miał, i zazwyczaj, no, już pomijając to, że właśnie były takie trudności społeczne, że no, zwracaliśmy uwagę na siebie, jak gdzieś wychodziliśmy, czy tam w autobusie, to czasami rodziło wręcz takie agresywne reakcje ze strony ludzi, to jeszcze nie mogliśmy jakoś się spotykać w kawiarniach, a, bo on nie miał kasy, chyba że ja mu postawiłam, czy tam z pieniędzy mhm, rodziców, no, rodziców, no bo, no bo nie, nie swoich, no właśnie. I to mnie też frustrowało. Oczywiście ja wtedy. Znaczy, no, też nadal nie potrzebuję jakichś wielkich luksusów, bo przecież można pójść na randkę. E, Przejść no, bulwarami. No, no, dokładnie, tak. Szczecińskimi, bo to w Szczecinie było. <laughs> e, ale, e, ale no jednak jest to. Ten brak pieniędzy wynikał z jakichś jego cech osobowości też, z jego takiego, takiej wyuczonej bezradności no, i to no, się tak no. wszystko łączyło. Złożyło na to, że tobie to przestało odpowiadać i zaczęło cię to denerwować, tak? że mężczyzna tak. nie jest zaradny. Tak, tak. I myślę, że, gdy, że właśnie kobiety, które już mają jakieś takie rozeznanie w świecie związków, to od razu by... Mm, Mogły przekreślić taką mhm. osobę nie dlatego, że jest biedna, bo sądzę, że kobiety też mogą widzieć w mężczyźnie taki potencjał, że na przykład, bo sytuacje w życiu są różne. Czasami mhm. ktoś po prostu spada na dno, ale widać, że jest jakaś chęć pracy, że ma taką tak. mentalność, że jest gotów coś zrobić. A on był taki, że właściwie miał na wszystko uzasadnienie że zawsze winni są wszyscy, mhm. tylko nie on. I nawet widać, że jak dostawał propozycje pomocy, właśnie, że na przykład mógłby roznosić ulotki i tak sobie dorobić, no to on tego nie chciał, no bo się wstydził, bo tam no znajomi go zobaczył, i zawsze było takie na nie. I miałam wrażenie, że on po prostu tkwi w takim dołku i że nie jest, nikt nie jest w stanie go wyciągnąć z niego, że raczej mnie pociągnie za sobą. Za sobą w dół. No jasne, to, to doskonale rozumiem, ale to, o czym przed chwilą powiedziałaś, że są teraz takie związki. Dużo młodszych kobiet ze starszymi mężczyznami, to no, ja mam jedno zdanie na ten temat, że jeżeli to jest naprawdę różnica wieku, tam załóżmy, nie wiem, 50-40 lat, on ma 75, a ona ma 25, no to no nie, nie uwierzę w to, że to jest miłość, tym bardziej, że ona jest. Y Kandydującą młodą kobietą, a on jest starszym dziadkiem, który ma gigantyczne przedsiębiorstwo, jest milionerem. No, 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 no nie uwierzę w to, że to jest miłość. Po prostu no, takie hmm. mam zdanie. I jeżeli ktoś mi mówi, że to jest miłość, no to zdejmuję okulary, gdzie mam potężną wadę wzroku i jeszcze gorzej widzę. <gulary> znaczy, myślę, że jednak te emocjonalne aspekty też mają jakieś tam znaczenie, że. Bo... Można tu się oczywiście filozoficznie zastanawiać, czym jest miłość i czy można na pewne rzeczy przymknąć oko, żeby ta miłość się pojawiła. I ja sądzę, że właśnie w tych przypadkach to, to jest coś podobnego, że jak kobietom się, niektórym, żyje wygodnie, to mogą nawet trochę pomylić to uczucie bezpieczeństwa, jakiegoś komfortu z miłością. A czy to nie jest trochę tak, że ty je tłumaczysz? <laughs> znaczy, bo mi się wydaje, że po prostu, no nie wiem, ja może jestem naiwna, ale wierzę, że, że są, że kobiety... Nie są aż tak interesowne, żeby tak z takim właśnie wyrachowaniem. Wiem, że te przykłady z show biznesu czy z jakiegoś świata influencerów to jakby nie nastrajają pozytywnie, ale jednak mi się wydaje, że, że większość kobiet po prostu szuka tej miłości, takiej. Prawdziwej, ale no w sumie nie wiem. Nie będę się wypowiadała za większość kobiet. Znaczy, no ja osobiście <grym> uważam, że prawdziwa miłość no to jest coś najważniejszego, jeżeli cię trafi, to jesteś wielkim szczęściarzem. No ale rzeczywiście w świecie nazwijmy to Ala gwiazd, no to. No wiadome, no, no ja nie wiem, no albo ja jestem takim pragmatykiem życiowym, albo realistą, no dla mnie jest temat i zaczęty i natychmiast skończony, jaki jest główny powód. Ale wróćmy do twojego przykładu, no bo to jest dzisiaj dla nas najistotniejsze. No i co, no i zostaliście parą. Tak. A... Co się działo później? Jak, 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 jak przebiegało Wasze życie? Jak się zaczęliście mm -hmm. poznawać? No bo rozumiem, że jeżeli ludzie są ze sobą parą, jeżeli tak siebie określają, mm -hmm. to natychmiast to, że Ty masz 16, tam 45, no to dobra, no nie bierzemy tego pod uwagę, ponieważ jesteśmy parą. Rozumiem, że jakieś kontakty fizyczne pomiędzy Wami musiały poniekąd zachodzić. Tak było. <laughs> jak Ty się z tym czułaś? Bo to mnie bardzo interesuje i bardzo mm. mnie to ciekawi. Jak ty na, na to spoglądasz, jak ty na to patrzyłaś? To jest trudne pytanie, bo tak z perspektywy czasu mam zamęt pewnego rodzaju w głowie. Bo z jednej strony to jest też taki czas, że młody człowiek jest ciekawy różnych takich kwestii, też jednak pojawia się to takie no, pożądanie no, oczywiście. I, i chęć nawet spróbowania. E, no, czegoś nowego, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jednak do końca nie byłam na to gotowa i że on mnie jednak trochę poganiał z tym. I to była taka obłudna retoryka. I tutaj, jakby, mam najwięcej zastrzeżeń do jego osoby, bo z jednej strony mi podkreślał, że. On jest wobec mnie taki bardzo wyrozumiały, że właśnie y, młodzi chłopcy byliby tacy niecierpliwi. Oni by po prostu od razu jakby chcieli ze mną współżyć, a on jest taki wspaniałomyślny i właśnie czeka, aż ja będę gotowa. A z drugiej strony jednak y, to tak mnie trochę ponaglał. I y, bardzo. Chciał właśnie do takich sytuacji doprowadzić, a jak nie dostawał tego, czego chce, no to pojawiały się takie szantaże, że no w takim razie skoro ja tak ważnej potrzeby jego nie realizuję, to on kończy te relacje, że ja go próbuję tak odczłowieczyć wręcz, że ja próbuję tylko w nim widzieć tę część charakterologiczną, a nie tą fizyczną i no przekonywał mnie do różnych rzeczy na pewno część z tych rzeczy chciałam, bo sama też to czułam, mhm. ale no, sądzę, że, że to po prostu trochę z, za szybko może poszło. Znaczy to też nie było tak, że poszło to lotem błyskawicy, tylko je, jednak ten. Y, wszystko tak stopniowo było. Mhm. No i kurczę, mam takie. Y, mieszane odczucia, bo jak czytam mój pamiętnik z tamtego okresu, to tam pisze w bardzo tak, taki wyidealizowany sposób o tym, że, że bardzo się cieszę, że on był takim moim, powiedzmy, pierwszym. Znaczy... Bo ja, znaczy, taki pierwszy raz to nie przeżyłam w końcu z nim, że tak powiem, jakieś powiedzmy inne rzeczy. Mhm. E, że, że właśnie bardzo się cieszę, że on jest wspaniały, cudowny, ale no tak, teraz jak o tym myślę, to, to mam zupełnie inne odczucia, więc nie wiem, które jest prawdziwe. Czy to moja taka niechęć do niego rzutuje na te moje wspomnienia, czy jednak wtedy byłam trochę in inaczej patrzyłam na te kwestie. Ale rzeczywiście ja miałam takie przekonanie, że że młody chłopak to by mnie tam skrzywdził po prostu, że on zrobiłby to niedelikatnie, a jednak z tym Arturem miałam taką głębszą więź i, i dzięki temu to było takie bardziej przyjazne, spo niby spokojne. Ale rozumiem, że koniec końców nie współżyliście ze sobą? No w takim sensie stricte, powiedzmy, to, to nie, ale były inne rzeczy. Nie chciałabym po imieniu nazywać, ale no można się domyślić. No okej. Okay więc fizyczność była w tym związku i ona później kiedy już doszliście do momentu kiedy zostaliście razem to ona z jego strony była must have, że to musiało być na każdym spotkaniu? Nie, ale nie, bo myślę, że też w ogóle mężczyźni w średnim wieku też trochę inaczej mają te potrzeby i w ogóle w sensie to też zależy od stanu zdrowia i ale mm, no, ale jednak to było coś, na czym mu zależało. Znaczy, dobra, już mówiąc tak y, po imieniu, to y, jego frustrowało, że, że nie ma tego stosunku takiego. Y, Pełnego. Y, tak, tak. I on bardzo mnie do tego namawiał, a ja się właśnie nie czułam gotowa, i to była taka kość niezgody między nami, i bardziej wokół tego krążył temat. To nie było tak, że zawsze jak się spotykaliśmy, to on na to naciskał, ale już y, po prostu czasami nagle, że tak powiem, mu odpalało to, i. I się właśnie zaczynało takie straszenie mnie, że on w takim razie ze mną zrywa, że on nie wie, czy on się będzie kontrolował w moim towarzystwie, czy on sobie nie weźmie tego, czego chce, czy jakieś takie teksty. Więc to uważam, że było bardzo. No, niedobre. Czy to był szantaż? No, no tak, zdecydowanie. I, I no ty i po prostu się obawiałaś, że jeżeli tego nie zrobisz, to, to się to rozpadnie. Y no, sądzę, że tak, znaczy jednak się opierałam, więc gdzieś tam jakieś resztki godności, asertywności zachowałam, ale no, to była właśnie bardzo chwiejna relacja taka, no, no niezdrowa, dysfunkcyjna. I też ktoś może się teraz zastanawiać, że czemu ja byłam taka głupia, że tak sobie udawałam manipulować ale no, jednak sęk w tym, że mi bardzo na nim zależało i to było wręcz na zasadzie takiego uzależnienia od niego, że wręcz ja czułam, że jak on ze mną zerwie, to tak jakby nie wiem, kto, ktoś mnie tak rozprął od wewnątrz, że tak jakbyśmy my byli szyci ze sobą. I ja no, myślę, no. że właśnie w wielu relacjach takich asymetrycznych, gdzie ktoś jest dużo starszy i na przykład ma jakieś deficyty, jest młodsza osoba, która swoje deficyty ma uzupełniane tą osobą, to, że to przywiązanie jest takie mocno Właśnie takie mocne i toksyczne, że naprawdę trudno z takiej relacji wyjść, jak już się człowiek wkręci, mhm. bo tam są takie różne mechanizmy subtelne i tak trochę nie chcę oczywiście porównywać tak skrajnych sytuacji, a na przykład jak jest y, kobieta, która, y, która doświadcza przemocy ze strony partnera, i też się zawsze ludzie dziwią, że jak ona nie wiem, dlaczego ona nie odejdzie, że łobuz kocha najmocniej, tam są jakieś śmieszki z tego, ale ja naprawdę jestem w stanie te kobiety zrozumieć, że ma się już. Coś, jakieś takie funkcjonowanie, że wybacza się tej osobie szybko i ma się wrażenie, że to jest tylko jakiś etap i mhm. że naprawdę bez tej osoby to jeszcze gorzej będzie, że to będzie jakaś kompletna tragedia. Więc... Ale to już jest takie bardzo, no bardzo toksyczne. Tak, to tak. To już jest naprawdę, no jeżeli jesteś ze swoim oprawcą i jesteś z osobą, która tak wiele przynosi tobie złego, a ty nadal z nią jesteś, no to coś jest nie tak. Tak, no, no, ale to jest właśnie to współuzależnienie. No, to takie. jest to współuzależnienie, oczywiście, że tak. Ale patrząc na to, co mówisz, to dochodzę do takiej konstatacji, że zależało tobie, ale tobie przeszkadzało tak naprawdę to, że pomiędzy wami była aż chyba taka różnica wieku. Dopiero chyba później zaczęłaś to dostrzegać, bo na początku tego nie widziałaś. Znaczy, ta różnica wieku mi od początku przeszkadzała, ale nie tak jak e, jakieś takie cechy, e, Trochę związane z tym, że on jest właśnie już w tym wieku i sobie nie radzi, ale znaczy, po prostu właśnie dlatego miałam też wątpliwości, czy opowiadać o tej historii, bo miałam taką wizję, że dobrze, gdyby ta historia była w jakiś sposób uniwersalna, a mam wrażenie, że jednak ten związek to był po prostu szkodliwy, że to nie jest taka reprezentatywna historia mhm. młodej dziewczyny i dużo starszego mężczyzny, ale też liczę, że mogę też pokazać jakieś mechanizmy które w takiej relacji się mogą pojawić bo to że ktoś jest dużo młodszy i właśnie bardziej naiwny mniej taki życiowo osłuchany bym powiedziała to to jednak ma znaczenie że, mhm. że on się daje prowadzić tej dużo starszej osobie tak jak ja się wtedy temu arturowi dawałam Nos, prowadzić tak. myślę że to też ma związek z takim właśnie brakiem pewności siebie trochę czy czy jeżeli dziewczyna czuje że ona że chciałaby żeby ktoś trochę tam doradzał jej, że na przykład miała tak, że rodzice często jej wskazywali, co ma robić, i ona nie musiała tych decyzji podejmować, no to, że bardziej taka osoba się zwiąże z kimś dużo starszym niż ktoś, kto tak, na przykład kobieta, która musiała całe życie gdzieś tam wydzierać te jakieś mhm. różne dobra dla siebie. Czyli kwestia wychowania i to, co nas otaczało w domu, bardzo mocno rzutuje na to, jakiego partnera sobie wybierzemy. Dobrze rozumiem? Tak, chociaż ja bym tutaj też. Czyli tych... nie generalizujemy, e, tylko e, tak, tak. mówimy o pewnych mechanizmach, które były też w Twojej głowie, a mogą być utworzone w głowie osobie w podobnej sytuacji, którą miała miejsce. Twoja. Znaczy, właśnie y, to będzie zupełnie anegdotyczny dowód, ale znam dwie dziewczyny, które też miały takie relacje. Jedna koleżanka już była osobą tam, stu, już po studiach, więc y, trochę inna sytuacja, a druga, y, no tam te, też powiedzmy 18-19 lat. No i jak tak myślałam o tych cechach wspólnych, to właśnie doszłam do wniosku, że ta uległość, czy taka przesadna wyrozumiałość, bo jednak y, mówi się, niektóre dziewczyny mogą myśleć, że one są takie bardzo dojrzałe i dlatego ten mężczyzna się nimi zainteresował. I tak jak na początku myślałam, że to jest raczej właśnie mylone z uległością, to teraz sądzę, że. Jeżeli uznajemy za dojrzałość taki mechanizm, że po prostu jesteśmy więcej w stanie znieść albo stolerować u kogoś, no to, to może rzeczywiście tak to działać. I że w sensie te dziewczyny coś takiego miały. Ale znowu, czy to nie jest tak, że ja po prostu przez to, że to są moje koleżanki i jakoś tak się dobrałyśmy podobnie cechami, mm -hmm. czy to nie jest z tego powodu, że to nie jest jakieś tam reprezentatywne? A czy miałaś taką sytuację, że pomyślałaś sobie, że. Artur, bo tego tak nazwałaś. Był w jakimś aspekcie podobny do twojego taty. Nie wiem, że no, ich ciało było. No bo wiadomo, że ciało 20-latka będzie inaczej wyglądało niż ciało tam 40-latka. Zauważyłaś chociażby takie podobieństwa, nie wiem, siwiejące włosy, Chodzi mi o takie mm. aspekty bardziej fizyczne. No myślę, że tak. Oni nie byli aż tak podobni powiedzmy, z urody do siebie, ale wtedy myślę, że mi się to podobało, że jakoś, że on był jednak. Taki powiedzmy, no już był dojrzałym mężczyzną, więc miał jakąś taką potężniejszą budowę, nie był taki nie wiem, szczupły jak, jak jakiś mhm. chłopaczek, chociaż oczywiście wiemy, że tam różne są osoby, ale bardziej myślę, że się skupiałam na tych takich emocjonalnych aspektach, że on mi dawał takie poczucie bezpieczeństwa, że też czułam się taka bardzo dostrzeżona przez niego i myślę, że jednak warto tutaj wspomnieć o sytuacji rodzinnej, bo to mam wrażenie, że jest często pomijany temat, a e, no, pozwala w jakimś kontekście widzieć w ogóle ten związek. E, tylko wspomnę, że Cenię prywatność tam mojej rodziny, więc tylko powiem tak ogólnie, żeby ich prywatności nie naruszać że e, ja nie jestem z rozwiedzionej rodziny, też nie, nie byłam samotnie wychowywana przez jednego z rodziców tylko no, moja rodzina jest pełna. Rodzice są małżeństwem od 30 lat prawie, więc byli takimi swoimi pierwszymi i wydaje mi się, że są zgodną mhm. parą. E, no i mam też dwóch młodszych braci, i, więc pod tym względem było wszystko w porządku. Jeżeli chodzi o mój kontakt z tatą, to na pewno był lepszy, jak byłam młodsza. Później to trochę utraciłam, ze względu na to, że tata też dużo pracował. I właśnie też zastanawiałam się wiele razy, że na przykład znam koleżanki, które w ogóle z ojcem nie miały kontaktu i one takich, że tak powiem w cudzysłowie, odpałów jak ja nie miały, że na przykład no. im się nie podobali właśnie starsi faceci. No, no, no. Więc myślę, że to może nawet mieć coś wspólnego, że jednak ten kontakt miałam i utraciłam, że szukałam może czegoś, co kojarzyłam, a potem mi brakowało tego. No i z tego powodu, że... To był rówieśnik mojego taty, to też nie chciałam go przedstawić rodzicom w ogóle się bardzo wzbraniałam przed y -y -y. tym. No nie dziwię się to tak. To była taka no, jednak tajemnica, i w jakiś sposób mnie to wtedy pociągało. Bo teraz bym w ogóle dla mnie to nie było jakieś fascynujące, ale wtedy czułam, że jestem taka inna, że, że tak jakbym jakąś wiedzę tajemną y, zyskała, że moje koleżanki nie wiedzą, jak to jest, jakie trudności taki związek niesie. Ja też czułam, że trochę obudowuję całą tę relację, że ja tak naprawdę w niej jednak w jakim no w dużej mierze cierpiałam, ale sobie tłumaczyłam to wszystko mm -hmm. właśnie takim poświęceniem, że moje koleżanki to mają tych Chłopaków w swoim wieku, że one nie wiedzą, co to jest taki trud bycia w tej miłości, a ja to muszę ukrywać, właśnie ten związek, muszę być wyrozumiała, no bo on tych pieniędzy nie ma, muszę mu pomagać tam pod wieloma względami. Czyli a... tłumaczyłaś sobie po prostu wszystkie e, rzeczy negatywne, chciałaś je obrócić w rzeczy pozytywne, tak jak przed chwilą powiedziałaś, że to, że nie mogłaś powiedzieć, to to jest coś fajnego, bo to jest tajemnica. To, mhm. że inne dziewczyny mają problemy ze swoimi, aha, bo ja. Ja mam starszego, to może teraz on już jest dojrzały. Czyli tak, tak. zakrywałaś, tak, trochę kamuflowałaś sobie te wszystkie negacje, na poczet tego, że będzie dobrze, bo przykryjemy to sobie tym wszystkim, tak? Tak, no myślę, że tak, ale znaczy, w ogóle, bo to wprawiało też mnie w takie dziwne poczucie, no właśnie takie poczucie dziwności, bo na mhm. przykład jak siedziałam na lekcji i. I widziałam nauczycielkę, to sobie myślałam, że ona ma męża w takim wieku jak Artur na przykład. I tak, że, że jest to po prostu takie surrealne, że, że ja siedzę w ławce i jestem uczennicą i że tak jakbym że wiązała się właśnie z kimś w wieku jej męża. I w ogóle znaczy w ogóle to był taki straszny dla mnie czas wtedy. Też warto powiedzieć, że wydaje mi się, że ja wtedy miałam takie stany depresyjne, że po prostu sobie nie radziłam też ze swoim życiem. I to wszystko eskalowało w tym jednym momencie, że właśnie ten, ten związek, i też jak właśnie czytałam te zapiski swoje, te wszystkie uzasadnienia, takie opakowywanie tej relacji, to mi się właśnie to kojarzy z jakimiś takimi poważnymi problemami. Takie trochę to było może zaburzenie? No, myślę, że tak. Ja, ja sądzę, że właśnie to było coś na zasadzie właśnie stanów depresyjnych, tylko że wtedy w moim otoczeniu też pokutowało takie przekonanie, że no, że, że to nie jest depresja, bo ja jestem z takiej, no, z rodziny, która zapewniała mi materialnie wszystko, że nigdy nie, znaczy, od jakiegoś czasu tam nie było problemów z pieniędzmi, bo też tata zaczął właśnie pracować, tam mhm. swój gabinet założył i ten, i... No i ja miałam też takie przeświadczenie, że ja, że nie może być ze mną coś nie tak, skoro ja mam wszystko, że depresja to jest wtedy, jak ktoś nie może wstać z łóżka, a to, że ja sobie tam nagle na przykład wybuchałam płaczem takim histerycznym albo raz zemdlałam w szkole ze stresu. No to teraz jak sobie o tym myślę to to były takie niepokojące symptomy i mhm. może gdyby mnie wtedy ktoś jednak powiedzmy to ufamę, czy to tabu przełamał i zabrał mnie do psychiatry, to może bym się też szybciej otrząsnęła z tej relacji i znowu I to... sobie tłumaczyłaś. E, tak, tak. Prawda, że po raz kolejny e, cały czas jakby tłumaczyłaś sobie tę relację, że może ten stres nie wynikał z tego? Ale tak naprawdę, e, zauważ, Aniu, że w tej relacji po pewnym czasie było bardzo dużo minusów, a mało plusów. Czy one zaważyły właśnie na tym, żeby z tej relacji wyjść? Znaczy, właśnie mam wrażenie, że się teraz skupiam na tych negatywnych aspektach, bo po prostu oceniam z perspektywy czasu mhm. negatywnie oczywiście. te relacje. Ale oczywiście były też pozytywy. Przede wszystkim y, to był taki schemat trochę niekiedy takiego haju emocjonalnego, że ja się z nim niekiedy czułam właśnie tak jak, że tak powiem, jak w niebie, że, y, że on tak zaspakajał te jakieś moje potrzeby, czy, czy nie wiem, tak mnie oczarowywał swoją wiedzą, czy jakimiś y, pomysłami, że... Że miałam wrażenie, że na przykład ja, ja bez niego nie jestem w stanie żyć, że ja chcę, żeby on był moim mężem, jakimś ojcem, moich dzieci, tylko potem zaczynała się taka kalkulacja, że przecież za 20 lat ja będę osobą, tak, nie wiem, tak przed 40, a on już będzie miał 60 parę, to już może będzie jakoś zdrowotnie potupadał. I niby się o takich rzeczach nie myśli, ale gdzieś tak w dalszej perspektywie, jednak to na horyzoncie majaczy, mhm. więc ta przyszłość z nim mnie trochę. Sprowadziła na ziemię. Tak, tak. I ciągle czułam, jakbym budowała coś na takich ruchomych piaskach, mm -hmm, że mm -hmm. bardzo wkładałam dużo siebie w te relacje, bo to też było pierwsze takie zakochanie. To yy, można sobie wyobrazić, że po prostu wtedy człowiek też tak bez opamiętania bierze i daje. Tak. Że po prostu to jest yy, jednak pierwsza miłość taka, którą się zapamiętuje do końca życia. I, ale jednak y, doskwierało mi to, że właśnie ta perspektywa jest taka niejasna. Że nawet jeżeli tam różnica wieku, która jest problematyczna, to jeżeli nawet by machnąć ręką na to, to jednak pozostaje kwestia tego, że no, ten mężczyzna nie zgromadził żadnych dóbr, m, nawet w sensie takich niematerialnych, typu jakieś wykształcenie czy, czy po prostu jakieś umiejętności, które mogłyby mu dać pracę. Mhm. Że po prostu był jednak trochę takim. Powiedzmy, przegranym. To jakby trochę przeciwieństwo mojego taty, który gdzieś tam. To czy... cały czas nie mogę wyjść z podziwu, co tak naprawdę tobą y, oczarowało, że aż tak weszłaś w taką relację. No bo nie był ani zaradny, y, dorabiał, to w takim razie on musiał mieć tę warstwę emocjonalną albo styk okoliczności, które z, wtedy były w twoim życiu, że to po prostu aż tak ciebie w to wciągnęło. Ja myślę, że wszystko naraz. Ale on miał też. Miał też charyzmę i taki duży urok osobisty. Miał taką barierę też dobrą. W sensie wydaje mi się, że jak się z nim tylko chwilowo gadało, to, że potrafił zrobić dobre wrażenie, że to właśnie takiego ciepłego, jakiegoś dowcipnego, błyskotliwego. Ja uważam, że on był bardzo inteligentny, taki może że właśnie w taki bardziej książkowy sposób, że no wiem, że ktoś może uznać to porównanie za przesadzone, ale wręcz trochę jak taki wykładowca akademicki, że jakby go odpowiednio ubrać, gdzieś tam puścić na outlet, mhm. nawet studenci by się mogli nabrać, że to jest ktoś y, okay. y, taki ten, bo on rzeczywiście miał ogromną wiedzę, właśnie może przez to, że nie zajmował się zawodowo niczym, jakoś bardziej to miał czas na czytanie, oglądanie filmów, jakieś przemyślenia, więc y, potrafił, miał dużo takich zalet, ale widać, że po prostu zupełnie nie umiał ich przekuć w coś wartościowego, że jednak miał jakieś takie problemy ze sobą, że sabotował każdą jakąś swoją aktywność. Niby były jakieś biznesy, które tam chciał rozwinąć, ale to zawsze gdzieś tam się nie udawało. Oczywiście niesprzyjające okoliczności, mhm. e, wszyscy winni oprócz, oprócz nie niego. No, A czy tak naprawdę myślisz, że to był jego sposób na życie, żeby wiązać się z dużo młodszymi dziewczynami? Nie, znaczy sądzę, że byłam taką pierwszą, że to trochę przypadkowo wyszło. Wiesz, mhm. y mówię dlatego, no bo powiedziałeś, że tamten profil na Facebooku, jakieś tam seksi <laughs> dziewczynki, no to tak sobie pomyślałem, że może ktoś po prostu, nie wiem, znajduje tę nić porozumienia z tyle młodszymi dziewczynami. No przecież też mhm. tak może być. Może to właśnie był ten sposób, ale skoro mówisz, że... Znaczy, chyba tak nie było. To, to, to ten drugi, to jakiś tam obcy mężczyzna tak miał ten profil. To, to nie ten, nie Artur. A to nie Artur? Nie, nie, nie. To, to ja podałam wtedy przykład, jak inny mężczyzna mnie podrywał, bo to była jakaś sytuacja rzeczywiście, że, która miała miejsce. Ja z tego tak śmieszkowałam. Okej, okay, to źle ja zrozumiałem. To ja myślałem, że on miał taki profil. Ale, ale słuszne jest to, co mówisz, że sądzę, że są mężczyźni, którzy mają właśnie taki sposób na życie. Znaczy, nie chcę tutaj jakichś drastycznych znowu porównań robić, ale na przykład jak są. E, Osoby interesujące się dziećmi, to one nawet mogą być dla tych dzieci bardzo takie fajne, czy na zasadzie, że na przykład mogą umieć wymyślać jakieś super zabawy. To nie są przecież złoczeńcy tacy jednowymiarowi, że tylko y, mający negatywne cechy. I myślę, że akurat osoby, które, nie wiem, mężczyźni, wiążący się z dużo młodszymi dziewczynami, są też tacy. No, że na podobnych falach z tymi dziewczynami nadają. Tylko, no właśnie, można się zastanawiać, dlaczego tak jest. No Bo właśnie. Jednak każdy etap ży życia y, z czymś innym się wiąże. Że na przykład, mając lat y, 13, jednak, na przykład, ja nie myślałam o tym, że czy chciałabym mieć dziecko. A inaczej na przykład teraz mając tam właśnie te 20 parę no tym bardziej myślę, że dziewczyna, która ma 16 lat i facet, który ma 45 lat, no to jakby sfera zainteresowań tego co nas otacza, na jakie tematy w ogóle rozmawiamy i czym będziemy się musieli zainteresować za najbliższe lata. Dziewczyna wykształceniem, przyszłością, facet z stabilizacją, to żeby zapewnić sobie godną przyszłość. Czyli kwestie emerytalne, to powiem ci, że ja nie widzę płaszczyzny porozumienia pomiędzy takimi osobami. Najczęstszym waszym tematem rzeczywiście była ta literatura i te kwestie, które was spoiły na samym początku? Niekoniecznie. Wydaje mi się, że ogółem jego charakter w jakiś sposób był kompatybilny z moim charakterem, że jakiś taki sposób myślenia, postrzegania różnych zjawisk był właśnie tą. Płaszczyzną spajającą. Oczywiście, mhm. zainteresowania też zagrały e, jakoś tam rolę. E, że ja czułam, że na przykład, wręcz nie muszę się z innymi ludźmi zadawać, bo on mi te potrzeby zaspakuje. Jak na przykład wtedy chodziłam do szkolnej psychologii i tam opowiadałam o tym już, to było trochę później, jak też moi rodzice się dowiedzieli o tym związku, ale o, o, to, to zaraz powiem. Mhm. No to ona właśnie mówiła, że. Mm, że na przykład ona by nie chciała w mężu mieć jakby tych wszystkich cech, że tutaj na przykład z tą koleżanką sobie porozmawia o, o czymś tam, z tą o czymś innym, z mężem też o czymś innym, ale że jakby ona nie czuje takiej potrzeby. A ja wtedy miałam w tym Arturze wszystko. No ale właśnie warto poruszyć ten temat, bo w pewnym momencie moi rodzice się dowiedzieli o tym związku, co też No dużą... właśnie to ja chciałem ciebie zapytać, co tak, <grym> się tak naprawdę działo, jak, jak twoi rodzice zareagowali na to, że ich córka jest... Mm -hmm. no, z naszym kolegą. Tak. Może nawet z klasy. <laughs> no to, to była masakra. E, z, z, Boże, straszne to było. Znaczy. Bo oni podejrzewali już, że ja się z kimś spotykam, ale chyba nie sądzili, że to ma aż taką skalę, że, że to już się przerodziło w coś więcej. Raczej chyba myśleli, że to jest takie platoniczne zauroczenie, bo na początku ja opowiadałam w swojej naiwności o tym antykwariacie, tylko bardziej, że właśnie jest taka sytuacja, że tam ludzie sobie rozmawiają, że ten Artur tam też coś powiedział, ale potem przestałam, no i oni to też wychwycili. Mhm. No ja też wracałam później do domu, no i tam rodzice się interesowali tym. Ale no, jak się dowiedzieli, to, to ja no, przyznałam im, że to jest ktoś no, dużo starszy, że ma tyle i tyle lat. No i byli rozczarowani przede wszystkim, bardzo tak personalnie to odebrali. Trudno się też dziwić. No, w sensie uznali, że może oni jakiś zrobili błąd wychowawczy. To, to myślę, że w późniejszym czasie, bardziej na początku było to takie obwinianie mnie trochę o tę sytuację, że... Ale co takiego ci powiedzieli, że zakaz, nie będziesz się z nim spotykać, to jest tragedia, co ty robisz ze sobą? Tak najechali na ciebie? No, co, coś na tej zasadzie, że, że w ogóle... No, no, na zasadzie, że co ja sobie wyobrażam, że ja chyba żartuję, że właśnie mam się skupić na nauce, a nie jakieś takie... Że, że właśnie tak jakbym to ja im coś zrobiła, w sensie, że... Czuli się zranieni mhm. po prostu, bo to taka sytuacja też właśnie zmusza do takiego przyjrzenia się z całej rodzinie, no bo czy, czy właśnie coś nie zagrało, że, że ja miałam jakieś braki, czy mhm. to po prostu ze mną coś jest nie tak. No. Na początku rodzice przyjęli taką perspektywę, że no jakby to jest moja wina, że mi coś odwaliło i, i jakby ten, y, trochę takie zamykanie oczu powiedzmy, no bo y, tak wygodniej myśleć, że ktoś... ktoś Komuś się poprzestawiało w głowie, i jakby temat zamknięty, i teraz musimy naszą córkę sprowadzić na dobrą drogę. A gdybyś miała powiedzieć, no bo koniec końców podejrzewam, że twoi rodzice, no jakoś musieli się o tym dowiedzieć, tak? Dowiedzieli się. Mm, tak. I jak to było? No. Bo myślę, że ja, jakbym miał córkę i ona by mi coś takiego powiedziała, no na pewno byłbym zdziwiony. A jak było u ciebie? No, było. No bardzo źle. <noise> znaczy, po prostu y, oni się dowiedzieli przez przypadek, bo ja nie powiedziałam im tego. Trochę y, z tego powodu, że, y, no wiadomo, obawiałam się reakcji, ale też czułam, że to jest taka moja sprawa trochę i że nie chciałam, by mi y, jakby wcinali się w ten związek. Oni dowiedzieli się przez przypadek i ten. Y, no i na początku zareagowali złością, tak y, trochę wręcz tak po mnie. Y, Najechali na ciebie, Ta, tak? Tak, tak. Właśnie na zasadzie, że tak jakbym im taką krzywdę wyrządziła osobiście, no bo jednak taka sytuacja skłania do zastanowienia się, czy gdzieś, nie wiem, nie popełniono jakiegoś błędu. Ja bym też była ostrożna z takim obwinianiem rodziców o to, co robią dzieci, bo naprawdę różnie bywa. No czasami można być bardzo się starać, a po prostu dziecko swoją drogą pójdzie i tyle. I oni mieli, no i ogółem od tej pory, jak się dowiedzieli, to bardzo kiepska była ta sytuacja w domu, bo znaczy wcześniej już nie, nie była jakaś taka wesoła pod tym względem, że no ja, ja dojrzewałam i też na przykład ciągle gdzieś tam się sprzeczałam z mamą, ale czułam, że tak jakby, jakby odsłoniła brzuch, czy miała miękki brzuch, że teraz oni mogli gdzieś wykorzystywać te informacje żeby mnie zranić na przykład w sensie to nie wypływało często ale jak na przykład się kucili, z mamą, no to pojawiały się takie szpilki w stylu że, że na przykład yy, no że ja mówiłam, że jakieś mam nowych znajomych, no to mama tam, że yy, żebym nie wspominała o Arturze, bo już stracę tych znajomych, albo jakieś takie, że yy, no, no coś w tym stylu i rodzice też się umówili z nim na taką rozmowę yy, w sensie nie wiem po co, ale chyba chcieli wybadać grunt, czy poznać wroga lepiej, czy tam cokolwiek, bo oni byli oczywiście przeciwni tej relacji od początku. Mhm. Też nie wiem, jakby to wyglądało, gdyby on był zamożny, ale szczerze, sądzę, że podobnie by było. W sensie, że podobnie. tutaj że chodzi po prostu też o, o to, że uważali, że to nie jest mhm. do, dobry kandydat dla mnie. No ale zabronili być... Ci kontaktu, nie mogłaś się już wtedy z nim spotykać. To był koniec, bo byłaś jeszcze niepełnoletnią osobą yy... i rodzice decydowali o tym, co będzie dalej? Yy, nie, nie, to, to nie było tak. Yy, w sensie yy, właśnie nie, nie do końca to pamiętam, ale oni chyba wyszli z założenia, że jeżeli yy, postawią mi się, to, że ja mogę... Na przykład uciec z nim, czy coś takiego. Nie wiem, wydawało mi się, że w kłótniach mi się zdarzało coś takiego mówić, że jak im tak bardzo przeszkadza moja Aha. osoba, to ja sobie z nim się wyprowadzę i już mnie nie zobaczą. I moi rodzice są też bardzo związani ze mną i też obawiali się chyba tego scenariusza. Mama jest taka dosyć lękliwa i ona w ogóle wyobraża sobie takie rzeczy, o które by mi w ogóle do głowy nie przyszły, że tam, no wiadomo, że, że jakaś może ciąża, mhm. broń Boże, tam się zdarzyć. To wtedy, no, całe życie jednak już um, skomplikowane bardzo. No i oni się z nim spotkali. E, tak, tak. E, I co co tym co spotkaniem się działo? Wiesz o tym? Ym, znaczy, wydaje mi się, że go ogółem wypytali o jakieś plany względem mnie, czy coś takiego. Y -y. E, to, że on się zgodził, to jest w ogóle <laughs> ewenement, ale e, myślę, że to spotkanie ich jakoś uspokoiło, że to nie jest jakiś psychopata, mhm. który gdzieś tam chce mnie wykorzystać, no bo no on miał dużo wad, ale to też jednak nie podchodził z takim wyrachowaniem tylko i wyłącznie do, do tej relacji. No ta relacja i tak, tak czy siak się później rozpadła, ale nie przez, nie e, przez rodziców. I co, no i, i później oni się z nim spotkali, porozmawiali, nabrali trochę innego stosunku do tej całej sytuacji. I co, i ty dalej mogłaś się z nim spotykać, dalej byliście parą? Mm, tak, ale było już tylko gorzej. Myślę, że to już tak zmierzało do katastrofy, bo mm, no bo po prostu e, jednak e, ciągle czułam taką presję ze strony rodziców, żeby zakończyć te relacje, mhm. a w sensie, ja sama miałam takie myśli, ale gdzieś e, ciągle się wahałam i też chyba nie potrafiłabym tego zrobić. Generalnie te relacje zakończył on. Bo to było tak, że jak ja się z nim spotykałam, jak chodziłam do tego antykwariatu, to też nie miałam dużo takich y, bliskich znajomych, z którymi bym mogła porozmawiać. Znaczy, zawsze jacyś tam znajomi byli. czy To nie było tak, że nie miałam osób, y, które by mnie wysłuchały, ale mhm. też nie czułam takiego porozumienia z nikim, że ktoś mnie zrozumie i tak dalej. Tylko właśnie on wtedy był taką osobą. Ale tak właśnie pod koniec tej drugiej klasy liceum. Y, Poznałam, zaczęłam tam na jakieś koło filozoficzne chodzić i taki kolega, który był bardzo imprezowy, to mnie wciągnął w środowisko swoich znajomych, tam rok młodszych. I zaczęło się chodzenie na imprezy, jakieś właśnie też osiemnastki później. I ja też bardzo odżyłam towarzysko, że ten... Nagle miałam dużo koleżanek, dużo kolegów. Mhm. No i Artur I Artur i... spadł na drugie dno. <grym> na drugi fan. No, nie podobało mu się to, bo też nie mogłam go zabierać na... Na te imprezy, no bo Czemu? to by, no, no właśnie to by było niezręczne. Ale myślę, że w drugą stronę, tak samo, jakby on chciał mnie do swoich kolegów zabrać. No tak się mówi, że to wszystko zależy od mentalności ludzi, co, coś w tym jest, ale no jednak takie zazwyczaj nie wiem, dużo starsze osoby czują się niezręcznie, jak no, jest ktoś wyłamujący się. I no w drugą oczywiście. stronę, tak samo. No, chyba, że jego koledzy mieliby. Tyle z młodsze partnerki, to wtedy byście mogły się dogadać. O tak, to, to prawda. I ja też zaczęłam być po prostu mniej zależna od niego, że te, wcześniej to on był takim moim całym światem, a teraz mogłam po prostu gdzieś wyjść, nie byłam zawsze na jego zawołanie każde. I on też wyjechał do pracy za granicę, do Niemiec. I w sensie on miał długi tam komornik, mu siedział na koncie, ale to była jakaś taka praca na czarno. I też to trochę ironiczne jest to, że moja mama pomogła mu ją załatwić, bo też moja mama tak empatycznie do niego podeszła, czy tam po prostu ta sytuacja jego życiowa ją niepokoiła no i chciała mu pomóc, no i w końcu go chyba namówiła na tą pracę. I... Bo tak koniec końców to on tobie żadnej krzywdy nie wyrządził. Takiej fizycznej? Nie, wiem. no fizycznej to nawet nie mówię, ale no to nie było coś takiego, że może był bardzo takim, nie wiem, apodyktycznym mężczyzną, że chciał sobie ciebie pod, podporządkować. Też ze względu na wiek, ze względu na to, ile lat byli, byliście od siebie Aha. zróżnicowani. Ale ogólnie koniec końców to chyba nie mogłabyś powiedzieć, że to był jakiś, nie wiem, despota, zły człowiek, no, wyżółtek, chciał mnie tylko, wiesz, wykorzystać i zostawić. No chyba tak nie było. Nie, nie. No, myślę, że on, on tak samo jak ja się pogubił na pewnym etapie w życiu, że też y, nie chciał y, złego, powiedzmy, no dla mnie. Ja, ja myślę, że są takie różne poziomy miłości. Y, łatwo mi to przedstawić na przykład na miłości do dziecka, że y, jeżeli kochamy swoje dziecko w, w jakiś taki, powiedzmy, y, sposób trochę płytszy, w sensie, że chcemy na przykład, żeby ono się dobrze przy nas czuło i w ogóle. To, ale jest jeszcze ten głębszy poziom, że na przykład liczymy się z tym, że dziecko może nas znienawidzić, czy będziemy w nim generować złe emocje, ale na przykład robimy coś dla jego dobra, bo wiemy, że to będzie dla niego y, najlepsze. No i mi się wydaje, że właśnie on tą, tym pierwszym typem miłości mnie kochał, że tak nie patrzył perspektywicznie, że jednak bardzo patrzył na te swoje potrzeby, że on chce tu i teraz. Y, mnie mieć akurat w, tak, jak sobie to wyobraził, a nie, że kocha mnie i na przykład widzi, że rzeczywiście ja jestem tak młoda, że wikłanie mnie w taką relację nie będzie dobre dla mnie. Mhm. Więc ja to bardziej w, w ten sposób widzę. Też sądzę, że to jest takie największe kłamstwo mojego młodzieńczego życia, że na przykład wydawało mi się zawsze, że, że jak ludzie są dorośli, to są dojrzali, że bardzo racjonalnie podchodzą do różnych spraw. No a życie też mi pokazało, że trudno być podejmować takie moralne decyzje, że często jednak e, nawet bardzo dojrzali ludzie, mający ileś tam doświadczeń, potrafią e, no, jakby bardzo ryzykować mhm. dla takich, powiedzmy, głupich, błahych rzeczy. A gdybyś miała powiedzieć, że ja, Ania, w tym wieku popełniłam błąd, czy ten błąd mnie czegoś nauczył? Tak, myślę, że zdecydowanie. Znaczy, z nie, nie wiem, czy zauważyłeś dwa razy użyłem słowa błąd. To był błąd? Znaczy, ja cieszę się, że przeszłam przez coś takiego, bo to mi dało możliwość poznania siebie. Tylko, że nie jestem w stanie stwierdzić, czy konsekwencje nie były jakby zbyt drastyczne, mm -hmm. bo jednak e, trzeba powiedzieć, że. Ja dosyć długo się leczyłam z tej relacji i jeszcze się nie czuję do końca wyleczona. Tylko nie wiem, czy po prostu miałam taką skłonność i, i tak jakieś problemy ze sobą, czy on je pogłębił, mm -hmm. czy, czy to właśnie ta relacja tak rzutuje na te moje dalsze życie, czy już wcześniej po prostu coś było nie tak. Ale e, dopiero jak na napisałam powieść, gdzie takim wa ważnym wątkiem był właśnie ten wątek z dużą różnicą wieku, tam właśnie młoda dziewczyna i starszy mężczyzna, to e, to, że jak zapisałam to na papierze, to mogłam e, jakoś spojrzeć na to z różnych stron i też właśnie. E, ja teraz rozmawiamy o tym swobodnie, ale ja generalnie się też jakoś nie opowiadałam znajomym o tej relacji. Tam niektórzy wiedzieli, bo gdzieś tam te wieloletnie znajomości, które się już w liceum zaczęły, no to niektórzy poznali nawet tego mhm. Artura, ale tak to raczej to trzymałam w sobie i. Te... I dzisiaj jest premiera tego, y y tego wszystkiego, tak? Y y słucham? Że dzisiaj jest premiera tego, co, co się dzieje, że dzisiaj się tak naprawdę uzewnętrzniłaś na szerokie spektrum ludzi. Tak, ale właśnie chciałam powiedzieć, że te rozmowy o książce, właśnie jak, jak rozmawiałam o książce, bo napisałam tam powieść, światło cienie, teraz szukam wydawcy dla niej, właśnie oparte o ten wątek autobiograficzny, i to mogłam dzięki temu z ludźmi swobodnie rozmawiać, bo rozmawiałam o fabule książki, a, a nie na przykład o swoim życiu, gdzie to mnie trochę paraliżowało. I to mi dało taką możliwość uwolnienia się i też właśnie mm, analizowania tego bardziej. Czyli znowu, Mamy to samo. Ja słuchając ciebie cały czas analizuję to sobie co mówisz i znowu mamy chyba jeden z tych paradoksów podczas tej rozmowy, a mianowicie to, że tłumaczysz. Zauważyłaś, że znowu teraz wytłumaczyłaś, że napisałaś książkę, by móc o tym powiedzieć. Czy to nie tak. jest trochę tak, że właśnie do każdej jednej rzeczy, która się do ciebie przyklei, zawsze chcesz ją sobie wytłumaczyć? No, ja jestem generalnie typem analizującym. No, więc... i to takim mam wrażenie, że szczególnym, bo <laughs> zobacz, nawet jak mówisz o tej sytuacji, to napisałeś książkę, więc o tym możesz opowiadać. Czyli tak jakby tłumaczysz sobie. Tak, to jest sobie... taki paradoks. No, no, taki paradoks. No, jedno bez drugiego by nie istniało. No, tak. Y no, to zgadza się. To nie, bo to, to nie jest ab absolutnie nic mm -hmm. złego, co teraz powiedziałem, żebyś tak tego nie odebrała jako atak, tylko no tak zauważyłem, że do każdego swojego czynu, zachowania jest jakieś, jakieś tłumaczenie. W tym mm -hmm. przypadku akurat było to tłumaczenie mm -hmm. książki. Nie no, jest to w ogóle bardzo ciekawe, takie społecznie, bo. Ja wiem, że takie rzeczy się dzieją, że wiążą się ludzie i niech się wiążą. Mhm. Absolutnie. No, jeżeli to im daje szczęście, to tym bardziej. Tylko, jakbyś miała powiedzieć do innych kobiet, na co mają zwrócić uwagę, kiedy w ich okręgu pojawi się taki elektron mhm. dużo starszy? To co wtedy? Jak one mają do tego podejść? Mhm. Ty, będąc już po takich doświadczeniach, wszystko zależy też od wieku tych dziewczyn, bo jeżeli mówimy o sytuacji, gdzie jest nastolatka i dużo starszy mężczyzna, wiem, że pewnie w komentarzach tysiące osób teraz będzie pisało, że znają taką parę, że są szczęśliwym małżeństwem i tak dalej. To jest trochę błędne koło, bo właśnie yy, zazwyczaj myślę, że takie osoby, które mają negatywne doświadczenia z tym związane, to po prostu jakoś tam nie rozpowiadają tego albo coś. Ale no jednak w większości przypadków wydaje mi się, że tak statystycznie, jeżeli dużo starszy mężczyzna interesuje się tak tyle no, nastolatką, no to coś jest. Jest to taki pierwszy sygnał alarmujący, bo on powinien już być na takim etapie w życiu, że jednak dogadanie się z tak młodą dziewczyną jest trochę trudne. I oczywiście wiem, że są dziewczyny bardzo dojrzałe, jak na swój wiek, ale mimo wszystko. No, są takie moim zdaniem pewne cechy charakteru, których się nie przeskoczy, że pewne rzeczy trzeba przeżyć, żeby gdzieś tam tą dojrzałą osobowość wykształcić, mm -hmm. więc to na pewno pier pierwszy aspekt. Drugi to też e, może przeszłość tego mężczyzny. Ja wtedy. Bagatelizowałam to, ale teraz jednak e, nawet jakbym spotkała potencjalnego partnera, to bym zwracała uwagę na to, w jaki sposób się wypowiada o tych poprzednich partnerach, partnerek, partnerkach, ale też e, jakie miał perypetie, co tam spowodowało, że, że im niby nie wyszło i ten. E, bo... Czy dowiedziałabyś się na temat przeszłości i zdiagnozowałabyś to, jaki ma charakter. Tak, tak. Na bank. Mhm. No bo kurczę, bo e, mężczyźni w średnim wieku mają to do siebie, że zazwyczaj. Już większość dochodzi do takiego wniosku, że chce tej stałości. Więc jeżeli tej stałości nie ma, no to można się zastanawiać, dlaczego. W sensie czy ten mężczyzna nie chciał założyć rodziny, a jeżeli nie chciał, to właśnie z jakiego powodu, bo możliwe, że po prostu ma jakieś inne poglądy na życie, inne pasje, mhm. ale możliwe też, że po prostu coś tam nie zagrało i na przykład załóżmy siedzi całe dnie w domu i gra na komputerze, no, albo, albo chodzi po pubach i się bawi. Więc to jest na pewno zastanawiające. Inną kwestią są oczywiście sprawy życiowe w stylu, czy ma sytuację unormowaną, na przykład, właśnie, czy, czy, je, no, czy jest po rozwodzie, czy jest samotny. Wydaje mi się, że jednak w, w dużej większości mężczyźni są zajęci w, już w sensie, że no po prostu mniej jest singli wśród takich osób, mhm. więc e, to też. Może być, jeżeli dziewczyna się decyduje wejść w związek na przykład z żona, tym mężczyzną, to powinna się zastanowić, czy właśnie ta, ta otoczka takiej ekscytacji, tego zakazanego owocu, co trochę też miałam ja właśnie w tym związku, to czy, czy to przypadkiem też nie uatrakcyjnia jednak mhm. tej relacji. A gdybyś miała powiedzieć maksymalną twoim zdaniem różnicę wieku. I teraz, jeszcze to, co powiedziałaś, chcę jeszcze bardziej sprecyzować. Dziewczyna ma lat. 18. To maksymalna różnica wieku Twoim zdaniem to? Nie wiem. Zależy na jakim etapie w życiu się osoby różne znajdują. No, 18 lat, ona. 19. Ona kończy liceum i będzie wybierała sobie kierunek na studia albo idzie do, do pracy. Mhm. To ile maksymalnie uważasz? Tak zdrowo. Tak. Powiedziałabym 10, ale to się też myślę, może zmieniać. Jak już jest coraz starsza, no to może się zbliżą tymi stylami mhm. życia do siebie. Nie? Ja w ogóle mam takie zdanie, to jest na przykład ja tak uważam, że to wszystko zależy od wieku. Na przykład, mhm. jeżeli kobieta ma lat 30, to facet może mieć nawet 45, uważam, bo gdzieś ta nić porozumienia mhm. jest. Tak. Kiedy dziewczyna ma lat. 18, no to jeżeli on ma 38, mhm. trochę dziwnie, Tyle. trochę dziwnie. 30, 50 to też tak, trochę jednak za dużo, ale jest lepiej niż w tak młodym wieku, bo do takiego młodego wieku, do takiej 18-letniej dziewczyny, to myślę, że żeby to się zgadzało, no to chyba, no nie wiem, no takie 26, bo O czym hmm. oni mają rozmawiać? No to jest facet, kończy studia, i przenosi się do innego, jakby życia. Ona zaczyna te studia. No nie wiem, no wydaje mi się, że to jest trochę za dużo. To jest oczywiście moje zdanie. Każdy hmm. może mieć, mieć swoje. Czyli uważasz, że takie 10, 10 lat. Tak, ale też y, ja bym tego aż tak nie łączyła z tematami do rozmów, bo jakoś tak z moich doświadczeń wynika, że akurat zazwyczaj tematy do rozmów się zawsze znajdowały w takich relacjach, y, tych, co tam podglądałam i mhm. w których ja byłam, tylko bardziej te inne aspekty, typu właśnie. No, no i na przykład dziewczyna 18-letnia wchodzi w to dorosłe życie, tam jakieś właśnie pierwsze doświadczenia ma zawodowe, i ona z tym 28-latkiem, jeżeli on jest na podobnym etapie, mogłaby się właśnie dogadać. Ale ważne są, Kurczę, no i no jednak, dobra, przepraszam, zgubiłam wątek, to może idziemy dalej. Nie, no bo jeszcze jest jedna ważna rzecz, o której warto powiedzieć, a mianowicie warstwa seksualna, która też jest hiperistotna w, w związku, w życiu. No bo ty podchodziłaś do tego właśnie z tą dozą ekscytacji, ale kiedy już spróbowałaś tego życia seksualnego, to tobie się to spodobało? No, w jakimś sensie tak, no bo znaczy. Bo... Czy spodobało dlatego, że to były pierwsze doświadczenia? Czy spodobało dlatego, że to było z tyle starszym facetem? Myślę, że to jest ciekawe pod tym względem, że akurat y, młoda dziewczyna i starszy mężczyzna mogą się dogrywać, bo wydaje mi się, że czasami jest tak, że na przykład y, no, młodzi chłopcy mają trochę większe potrzeby niż takie dziewczyny, i oni mogą właśnie chcieć częściej, a mężczyzna w średnim wieku. Bo no, jednak ma no, inny temperament, i właśnie to może być paradoksalnie taka zgodność, mm -hmm. że akurat tak się dogrywają. Ale sądzę, że to też jednak kwestia indywidualna, jak się ludzie ze sobą czują i, to i w ogóle jaką mają relację. To jest jednak najważniejsze. No, oczywiście, oczywiście, że tak. Ale dobrze, że chociaż o tym mówisz, bo. No, ta warstwa seksualna jednak musi się pojawiać w związku. No, tak, nie tak? wiem, no, nie wyobrażam sobie, żeby związek był bez tej warstwy cielesnej, pomimo, że nie jest to najważniejsze, no ale przez to jakby ofiarowujesz tą swoją prywatność, to przez to też związek może na tym e, dużo zyskiwać. Tytułem końca Aniu. To był błąd, to była miłość, to było zauroczenie. Jednym słowem, co to takiego było w Twoim życiu, ta sytuacja. Co to takiego było? Cenne doświadczenie. Wiedziałem, że to powiesz. <laughs> Chciałem kurcze pieczone naprowadzić ciebie jakkolwiek na inne tory, ale i tak, i tak wiedziałem, że po raz kolejny użyję słowa błąd, nie wykorzystasz tego. że powiem, że to było zauroczenie, nie wykorzystasz tego, że pójdziesz jednak, że to było cenne doświadczenie. Też tak uważam. Też mi się wydaje, że to było cenne doświadczenie, ale gdybyś miała dzisiaj, wiedząc o tym, co to będzie, Weszłabyś jeszcze raz w to? Nie, nie. Nie weszłabyś. Więc to jest jakby też fajne, że opowiedziałaś nam swoją historię i ludzie, którzy nas słuchają, będą mogli z tego wyciągnąć wnioski, ale też się podzielić swoimi historiami. Dziękuję Tobie bardzo serdecznie. Było mi bardzo miło, że przyszłaś i opowiedziałaś nam, co takiego działo się w Twoim życiu. Dziękuję. Dziękuję. I my, moi drodzy, spotkamy się w kolejnym naszym podcaście. Tego sezonu nie zostało już dużo, ale jeszcze przed Wami kolejne podcasty. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się już za tydzień, w niedzielę i pamiętajcie, że wszystkie rozmowy dostępne są na YouTube i Spotify.